Cześć, witajcie moi przyjaciele, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deep. To jest chyba trzeci albo zarazem czwarty odcinek z życia Aduma. Gdzieś to my jako rozbitkowie, którzy zostali bez żadnej butelki, bez żadnego noża, tylko z zapalniczką w dłoni, postarają zbudować wielką aglomerację, a tak na serio to uja możemy tutaj zrobić. Tubylców jak nie było, tak nie ma i pewnie nie będzie. Płyniemy sobie na kolejną wyspę. Tu już mnie nie ma, znaczy tam przyjadę jeszcze jak będę miał jakiś towar. I ogólnie tak jak sami widzicie na kanale jest bardzo mała aktywność ostatnio, ale kończę tą mapę. Czasami jeszcze wiecie, no człowiek nie robot, nie będzie ciągle siedział przy kompie. Co mam tylko chwilę, to właśnie siedziałem nad mapą, już nie chciałem tracić czasu na jakieś zbędne nagrywanie. Przy okazji taka mała przerwa kilkudniowa od nagrywania takiego większego, wiecie, po dwa filmy dziennie zrobi mi na pewno dobrze. Dlatego też już od końca tygodnia na weekend, nawet teraz, myślę, że od jutra, od pojutrze, naprawdę ta aktywność już ruszy na kanale. My tutaj ogólnie sobie zostawimy, tak może być tutaj, i idziemy sobie zbierać. Zobaczymy, co nam się uda w ogóle tutaj zabrać na tej wyspie, czy coś ciekawego się tutaj znajdzie. I na pewno ta aktywność teraz wróci, Bolusiowo już kończę, muszę teraz poprawić błędy vlogu i wiecie, takie duperele, jeszcze tam coś fałem, może pododaję. I praktycznie mapka skończona, zaraz bierzemy się z Brączkiem Jadaciem za kompletowanie modu. I żeby ta seria ruszyła, żebym mógł jak najszybciej tą mapę wam wydać. Wiecie też, jak będzie, mamy już pomysł na fajną serię, jak to pójdzie na trzy kanały, to wiecie, będzie dużo pracy można robić w trakcie, gdy ktoś, na przykład Adam będzie nagrywał akurat u siebie, to my w tym czasie z Brączkiem już będziemy mogli sobie jakieś prace polowe większe porobić. A i tak wiecie, będziemy się praktycznie wymieniać, że raz, dwa, po inno, to tam wiecie, ze 3, 4, 5 odcinków i mapkę tam już dostaniecie sobie do pogrania. Bo już ma się pomysły na nowe. Kurde, jak widzimy, na razie tutaj bieda na tych wyspach, nic ciekawego nie możemy znaleźć. Ogólnie chyba rozkminiłem, dlaczego też tak nie było cicho słychać na poprzednich odcinkach. Jest to wina głośników, dlatego że gdy ktoś, wiecie, jakieś echo, coś w tym stylu, ktoś coś mówił, wtedy łapało mi stamtąd dźwięk i mnie przygłuszało, jakby to tak można było powiedzieć. Sprawdziłem sobie ogólnie na słuchawkach i wyszło o wiele, wiele lepiej. Teraz mogę sobie ten mikrofonik jeszcze bardziej przybliżyć i mam nadzieję, że nawet dźwięki z gry są bardzo, bardzo głośno, praktycznie na fulla, to i też bardzo fajnie mnie słyszycie. Kurczę, no ja liczyłem tutaj bardziej na jakiś statek, nic ciekawego jak tutaj na razie sami widzicie nie ma. Jeszcze kilka wysp mi zostało. Prawdopodobnie w następnym odcinku bierzemy się za budowę, także zaraz zobaczymy, najwyżej będziemy sobie zwozić towar. Postaram się też o nieco troszkę dłuższy. O kurde, mamy kolejne jakieś fajne skalistą wyspę, także zaraz prawdopodobnie tam sobie popłyniemy. Można by było coś stąd wziąć, no kraby. Kraby mam praktycznie u siebie, więc nie potrzebuję, ziemniaki też, ale już widzę coś pod wodą. Tutaj się coś kryje, ale to coś niedużego raczej. Gdy się... O, tu tylko jedną skrzyneczkę prawdopodobnie znajdziemy, albo wcale. O, tak jak myślałem. Niestety, ale błąd gry i nam te kamienie urosły nad skrzynką. No co, tu nie ma co sensu płynąć. Pójdziemy sobie po naszą tratwę szybką i raz, dwa to się zacznie. Mówię, też tak to zaraz i z Amerykana wszystko ruszy. Mówię, jak wejdę już taki trans na nagrywanie, tak to jak było, to będzie wszystko spoko. A teraz akurat troszkę luzu sobie zrobiłem. Do szkoły to już się chodzi, bo chodzi. Jutro to sam sobie tam nie wiem, na którą godzinę pójdę, jak w ogóle pójdę, bo tak szczerze to już się nie chce. Możemy sobie to przekąsić od razu na miejscu, tak na wynos, jakby można to było powiedzieć. Wiecie co, dajcie jakieś ciekawe tematy, ale takie akurat nie związane z rolnictwem na Stranded Deepa. Bo no takie tematy z rolnictwem wiadomo, bo pogadamy sobie z farminga. Ktoś jak oglądał mnie tylko Stranded Deepa lub inne też gry, nie będzie chciał może słuchać na ten temat. Dlatego też czekam na jakieś fajne tematy, piszcie je w komentarzach. Ja teraz, nie ukrywając, szedłem pod ostatni właśnie film ze Stranded Deepa, bo tam się pytałem, czy mam robić to wszystko na odcinkach, czy też nie. Większość komentarzy w ogóle była nie na temat, może ze 4-5 komentarzy znalazłem jakieś na temat, że ma być to właśnie wszystko na odcinku, dlatego też dzisiaj tylko przypłynąłem sobie na wyspę, żeby móc zrobić zapis. I spadamy sobie na tamtą wyspę. Opłyniemy jeszcze rogalem sobie, może jakąś dupeczkę wyrwiemy.
O, dobra, wsiadłem. Silnik odpalony. Przydałoby się benzynę znaleźć ogólnie, bo no, sami widzieliście, nie mam tej benzyny, ale ogólnie w poprzednich wersjach nie trzeba było tankować. Ja nie wiem, objechałem 1200 km na skos i 35 wstecz. Oraz na lewą stronę pojechałem na 25 litrach i mi starczyło, tak więc... O kurna dziot, patrz na co mi zioło by minęło tu. Dobrze ja się spojrzał, tak to już by było. Ale prawdopodobnie tutaj jest tylko jedna skrzynka do otworzenia przy takim statku. Niestety to jest taki wrak, że to co już mieli zabrać już pochłonęła matka natura. Dobra, no to znowu dopiero co się wysuszyłem i na dupę. Dobra. O, proszę bardzo. Tutaj mamy dwie skrzyneczki. Kurwa, co to jest? Skrzynka w skrzynce? No tego to jeszcze nie było. Takiej burżuazji jeszcze na kanale nie widziałem. O, tak, ale zaraz, bo nagrywam. Jak widzicie, ja przed chwilą wspominałem o benzynie. Także gitarka. Mamy już A już się bałem, że tu coś więcej. Dobra. Zawijamy sobie na ręcznym. I spadamy sobie tutaj na kolejną wyspę. Może coś ciekawego znajdziemy, może jakiś dzisiaj troszkę dłuższy odcinek też się przytrafi, ale nie wiem, zależy jak wytrzyma kamerka, bo coś widzę dziwnie się strasznie ostatnio ładuje. I rewelacji z nią nie ma, dwa odcinki i jest Firehand. Dlatego też jeszcze i dzisiaj wieczór pojawić się może Need for Speed. Seria z Need for Speeda za Dasiem, bo bardzo mnie prosił, kupił mi na urodzinki. Tak żebyśmy sobie pewnie pograli. A jestem ciekawy, bo wyścigówkę z chęcią na tej kierownicy, a u mnie na kanale wyścigówki jeszcze nie było. Zobaczymy jak wam się spodoba, by były tak to coś z takiej motoryzacji, to by było American Truck oraz właśnie Need for Speed. Coś z innych gier mam, Stranded Deep, i przydałaby się jeszcze jakaś jedna fajna przygodówka, którą by się przechodziło i naprawdę by was urzekło, ale widzę, że wy tylko farming i tylko farming. Z 13 ja aż tak bardzo nie ciągnę, no mówię, ruszy teraz bolsiowo 3 serie, do tego jeszcze dojdzie jakaś na pewno. Z czasem, bo no typowa to ja nie wiem, chyba nigdy nie odejdzie. Obiecuję wam, że póki będę nagrywał, to z typowej, tyle wersji typowej wyjdzie, że spokojnie mi starczy na całą karierę, bo już mam kolejne pomysły i co właśnie mam robić. Wprawdzie wiecie, można by było trochę patyków pozbierać. Mamy tą maczetę, zobaczymy jak tym się rąbie drzewo fikusa. To się w ogóle rąbie? A rąbie się, dobra. Mamy dwa patyki, mogą nam się przydać do jakiegoś survivalu. Pozbierajmy sobie stali. A jakoś się umawiałem z wami w poprzednim odcinku i kurna dziot zapomniałem. Oj, a to nie, to tego ja nie chcę. To jest ble. Tamtym się tylko pali w piecu. Fikusy, nie fikusy. O, mamy tą blachę. I mam... Widziałem gdzieś jeszcze stal, jak tutaj weszliśmy. Kurczę, myślałem, że tu coś ciekawszego będzie, ale widzę, że rozbudowali tak te wyspy, bo rozbudowali i nic nie ma. Praktycznie więcej rzeczy znajdziemy na morzu niż tutaj. Deski nie biorę. O nie, można by było wziąć, by się farminga zbudowało. Dobra. Bo może coś ulepszyli w farmingu. Jestem ciekawy, może tego smokera jeszcze pobudować. To wszystko, ale jak znajdziemy taką odpowiednią wyspę, na której moglibyśmy coś ciekawego zrobić. Może jakiś taki, o, fajny odcineczek powstanie, bo mam dużo tej blachy. Może coś z tej blachy zbudujemy, także piszcie komentarze, jaką budowlę byście chcieli zobaczyć. Tutaj jakiś straszny wrak statku. Ale to w opłakanym stanie on jest. No mamy... Mamy, no tak, psikusa niestety. Pusta skrzynka. Nic nie poradzę na to. Przepłyniemy tutaj większym rogalem teraz, bo tam widzę, jest jeszcze chyba jakaś jedna wyspa z tyłu. A jak nie, no to się wrócimy, bo tam są dwie. Opłyniemy tą, aha, tu już nic więcej nie ma. Opłyniemy tą większym takim rogalem, żeby sprawdzić, czy nic się tutaj nie kryje, bo jak widzicie sami za dużo żeśmy nie narypali towaru. Nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Tam jest jakaś kurna, gdzie od daleko ta wyspa. Ale nie będziemy na nią płynąć, popłyniemy na którąś bliżej, tak, żebym ja się kurczę w ogóle odnalazł. Bo żeśmy troszkę odpłynęli. Ale mam nadzieję, że jesteśmy tam gdzieś, o, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że się nie mylę. Bo tą grę jakoś trzeba będzie zapisać i mamy coś, ale tutaj zawinął pie... To nie, tutaj są te takie, co się otwiera i w środku jest taki kamyk, te muszelki, to takie, te fajne, to wiecie. Mamy krzyż, no jak krzyż, to coś większego. Dobra, krzychu. Maczeta myślę, że mi się nie przyda, nie będzie trzeba się aż tak bronić. Dobra, od razu wchodzimy pod wodę.
Kurwa, kompas, serio? Jakiś antybiotyk, który nam się może przydać? Nie duś się, Krzysiek! Już wypływam. Patrz, 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 już jesteśmy na Ogólnie to jeszcze coś tu powinno być. Aha, są opony. Jeszcze tu skrzynka. Halo, jest skrzynka. Maczeta. Co jest z tymi maczetami? Ja rozumiem, no... Można. Ale ile? No bez przesady. Dobra, nic więcej tu nie znajdziemy, więc spadamy, zaraz będzie wieczór. Ogólnie jak z naszym życiem, bo pewnie coś tam straciliśmy. Nie, jesteśmy tylko... Chce nam się pić, także możemy... Wpaść na jakiegoś kokosowego drinka na którąś z wysp. Bo już tam u mnie co miałem, to chyba obgrabiłem. Ale to ładnie wygląda. No to taki chyba ostatni odcinek z podróży, jak na razie. Coś postaram się pobudować w kolejnych odcinkach, bo mało tego budowania było, ale no zresztą ten Stranded Deep polega na takiej podróży, na szukaniu szczęścia. Ta plaża jest naprawdę duża, więc tu byśmy mogli czegoś nagrabić. Tylko nie mam pojęcia, co ja mam zbudować dla was. Przydałaby się może jakaś wieża widokowa, coś w tym stylu. Praktycznie schodek, podłoga i tak w górę. Ale fajnie, no dobra, zróbmy sobie coś takiego właśnie. O, kamerę chyba będę musiał wykończyć już na tym odcinku. O, widzę za dużo, że już tu ona nie ponagrywa. Dobra, wbijemy na tą wyspę. Muszę coś tylko sprawdzić. Schody mi są potrzebne do domu. Ja serio nie sprawdzę. Czy mi jest potrzebny ten? Czy mi nie jest potrzebny? Czy są liny mi potrzebne? O nie, 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 nie. O nie, nie, krzyku. Lożkę jedną zrobimy tutaj. I lożkę zrobimy tutaj. Drugą? Serio? Żal. Może tutaj nam więcej znajdzie. 8. Tak, znalazło mi więcej. Dobra. Mamy 3 liny, jeszcze jedna nam się przyda i możemy zabrać jakieś drewno. Pasuje, 6, dobra. Tutaj już widzimy jakiś patyk, to nie będzie trzeba rąbać. Najlepiej to z fikusów, bo wystarczy 4 razy dobrze przyłożyć. Wiedziałem, wyliczone tu mam wszystko na perfekto. I będziemy mogli budować. Może jeszcze w tym odcinku zaczniemy tak po prostu. Akurat jesteśmy na środku, żebym wiedział, gdzie mniej więcej później mam wracać, nie? To też będzie fajna sprawa z tym. Kurna, krzyku, gdzie ty wchodzisz? Ja nie chciałbym uciekać tu przed nikim. I jeszcze fikus. Jeszcze jednego mogę wziąć, z chęcią zabiorę. O, jest jeden, nie będę musiał rąbać. Dobra, widzę, że ich więcej się ich przyda. To jeszcze tutaj teraz, o tu jest. Będziemy mieli 2, to jeszcze gdzieś może po drodze znajdę. No. Dobra, jest, myk. No, daj mi jeszcze jednego i spadam stąd, więcej tu nic od was nie chcę. To nie. Ale jestem głodny, nie tak objadny, jadę, mówię, idę dla was nagrać. Tutaj mamy wtorek po południu. Ale prawdopodobnie to ukaże się w środę. Właśnie 2 odcinki, bo wątpię, że uda mi się to dzisiaj wyrenderować i wrzucić dla was. Tym bardziej, że dzisiaj Liga Mistrzów rusza, ja tylko do 20 zadałem, mamy nagrać potem. To ja sobie właśnie to zrobię tak, żeby, wiecie, tu wszystko ładnie sobie. Dobra, lampa mój halogen jest. Ej, czekajcie, właśnie jedną ważną rzeczą, którą zauważyłem, na razie nie znalazłem nigdzie latarni. I to jest trochę ból, bo no te latarnie fajnie później w budowaniu domków czy czegokolwiek mi pomagały. Fajnie to wyglądało. Przypójmy sobie już z tej strony teraz wyspy. Tam jeszcze pełno wysp jest, spokojnie. Także zbudujemy sobie tą wieżę widokową. Zobaczymy, jak to by wyglądało. Mamy akurat fajnie, mam 15 minut odcinka. Drugą połowę bym poświęcił właśnie na budowanie. Lubicie Stranded Deepa dla tych właśnie, że jest tak dość mało go na kanale. Postaram się, żeby te odcinki właśnie były dłuższe. Z racji tego, że więcej będę mógł sobie porobić na takim odcinku. Ogólnie muszę spytać Adama, co on robi w życiu na co dzień. Jak on sobie daje radę. Dzięki czemu mógłbym... Czekajcie, i teraz mamy problem, Krzychu. Która to jest kurna wyspa? Ale chyba ta... żebym wiedział, co ja mam też robić, tak no wcielić, żebym mógł się w 100% niego. Nie no, żartuję, wiecie, Adaś mordeczka. Tam ostatnio widziałem nieładne komentarze, na niego pisaliście, kurna, dziody jedne. Aduś to jest, ojej.
Wiecie, że my tylko tak w żartach, nie? No. Ja mam nadzieję, że wy wiecie o tym. Ale tak, jest Pondon. Jest nasz Pondon. Także to jest ta wyspa. Co my będzie tu towaru w ogóle na zbudowanie czegoś takiego? No, może i będzie. Także poprzywożę sobie z jakichś pobliskich tartaków. Dobra, wchodzimy bokiem. Ale ładnie zaparkował tyłem i czy glik, glok, blok, nie wiem jak on tam ma. Dobra. To teraz tak. Jak jest naszym... O Jezu, pijać mi się chce. Teraz wyjebać na plecy ze dwie palmy. Dobra, nic. Nic. Panie, pić mi się chce. Ej, szczerze? Nie budujemy się. Jest za mało towaru, że tak rzekłbym. Dobra, są kokosy. Kurna blacha mnie przygniotła jeszcze. U. Myślę, że mi wystarczy to. Na jakąś chwilkę bynajmniej. Dobra, wyrzucimy to. Myk, myk. O, rozwal tego kokosu. Nie, chodź tu grzywu. Dobra, jest jeden. Dobra, mamy, możemy to spić. Aha, to powinien wyrzucić. Jak jest? Damy radę. Dobra, teraz trzeba rozkminić, co mam najważniejszego zabrać. Mamy patyki, ale tego jest bardzo mało, jak widzicie. Wprawdzie ich ta wyspa zostanie tą wyspą naszą. Teraz strasznie, ale to strasznie, jesteśmy... Odporni na jedzenie, właśnie, nieodporni, Jezu, co ja pierdolę. On był dobry. A ja się zżygałem jeszcze przy wszystkich kolejny raz. Ten kuket krab. A ty kogoś wymiotujesz. Jak on się są naga... Co to jest? Kuket... Kuket krab? Kuket krab? No kurde, świeże są! Dobra. Ryzyk fizyk, jak już tyle zażarłem. Spróbujemy... Zobaczymy, czy coś nam się stanie po tych. Zjadliwe? Ty, zjadliwe. Ja pierdzie, poprawili to. Po 0,10 było tak, że my wymiotowaliśmy niestety i po piciu kokosa i po jedzeniu. Bałem się, bo to najlepszy prowiant. No a teraz gitara. Widzę, że kraby, nie wiem, jakoś trzeba kurna inaczej teraz przyrządzać. Tutaj na mojej się suszą moja zdobycz, żebym tak rzekł. Dobra, czyli tak to możemy żryć. Ile wejdzie. Także ryk. Nie, to ja sobie znajdę na innej wyspie. Dobra. Myk, 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 myk. Najważniejszy towar zbieramy. I spadamy stąd. Czekajcie, szmatę dorzucę tutaj. Pierdziele, kompasów 10, jak mi się to w ogóle nie przyda. Stal. Stal na razie też nie. Później coś będziemy może ciekawego budować. Coś mi doradzicie. Benzyna też. Co to mamy? Antybiotyk. Antybiotyk w każdej chwili może mi się przydać. Dlatego też zabierzemy go na kolejną wyspę. Ale jeszcze zanim popłyniemy, wytnę sobie te fikusy. Będzie mi już na pewno szybciej i łatwiej w kolejnej... Na kolejnej wyspie, żeby zabrać się za budowanie. Jakaś ta wieża widokowa nie będzie super mega zajebiście ładna, ale chodzi w niej tylko mi o to, żeby jak najwyżej zobaczyć, jak z wysoka będą wyglądać te wszystkie nasze plaże. Coś tu ciekawego jeszcze znajdziemy? Chyba nie. Dobra, fikusów też chyba widzę, że już nie ma, dlatego też pójdziemy sobie tą palemkę ściąć i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurde, jak ja nie lubię tych palm, czy tak długo to schodzi i tylko 4 patyki dostajemy, nie? Dobra, nic. Jest mega pogoda, nie? Drugi dzień z rzędu jest po 20 ponad stopni ciepła. Zboże w ciągu 2 dni wyszło na taką wysokość, nie? Miazga manyfik, kurwa, nie? Ja jestem silny, jak drugie zboże dostało odżywki, to w ogóle zaraz pole zieloniutkie.
Teraz pójdzie nawóz jeszcze na nie, mam nadzieję, że sobie ta pszenica poradzi. To jest ta, którą zostawiliśmy. Ale co ja wam tu będę w farmingu porozmawiamy, tylko tak ogólnie mi się tam coś trąciło. Także mówię, nie chcę się aż siedzieć w domu, jutro pewnie pojadę na jakieś nagrywanie, także żeby tylko to wydać. O ja, że chciałem to podnieść. Serio? Spokojnie, możemy jeszcze tutaj tą palmę dokończyć i płyniemy sobie na kolejną wyspę, żeby zbudować tą wieżę widokową, ale zobaczymy, czy też starczy nam czasu, żeby zrobić to w tym odcinku. Bo jeśli nie, zaczniemy tak właśnie kolejny i przez cały kolejny odcinek zbudujemy sobie właśnie tą widokową naszą wieżyczkę. A w tym najwyżej odcinku dokończę sobie właśnie, o właśnie, dokończę sobie zbieranie towarów, które będą nam niezbędne właśnie do tego pomysłu. Dobra, coś możemy jeszcze zabrać na wyspę, ale czy ktoś chce jechać jeszcze tutaj z nami? Nic ciekawego tutaj nie widzę, ziemniaki zostają, wiaderka też. Dobra. Wsiadaj Krzychu na naszą motorówę. Tam widziałem jakąś fajną tą do tego, przez to. I teraz co, no popłyniemy sobie na taką, ale nie no. Popłyńmy sobie na taką wyspę, na której chciałbym bynajmniej może w następnych odcinkach się przenieść. Ale tylko, że tamta jest, kurcze, ona nie jest na środku. Chodzi o to, żeby fajnie to było widać. Dużo materiału jest na tej wyspie, na której już byliśmy dzisiaj. No i tak prawdopodobnie będzie, że na nią polecimy. W takim niedosłownym słowa znaczeniu, nie? Bo tam będzie najwięcej tego towaru na zbudowanie właśnie tej wieży. Ja chcę, żeby to było na środku. Z racji tego, że gdy wejdę, będę widział mniej więcej, gdzie są jeszcze te wyspy. Ale to kurde, jak teraz tak myślę, to wiecie, ile to będzie towaru? Ja pierdziel, nie chcę myśleć nawet o tym. Będzie zrąbania ze 2 godziny. O, przylagowało, czyli jest do... A, tu mamy 2 wyspy, dobra, jednak na tych wyspach się rozbijamy. Zobaczcie, tu będzie palm samych nawet do pozbijania. Tylko gwoździ i deszek mi brak. Aha, młotka nie wziąłem. No to Krzyku, żeś odpierdolił lipę, bo tutaj mamy praktycznie. Dobra, ogólnie to zbudujemy sobie pewnie tutaj domek, żeby zapisać tą grę. I tak będzie najlepiej. Bo boję się, że domku nie wiem, czy mogę budować bez tego. Dobra, dawaj. Tu mamy kolejny patyczek. Myk. Dobra. Myślę, że ta wieża powstałaby gdzieś tutaj, w tym miejscu. Albo znajdźmy sobie najwyższy punkt. On jest na tamtej wyspie. Czekaj, tak. I teraz tak. Czy ja mogę pobudować domek bez młotka? Mogę pobudować. Co mi brakuje? Palm. Aha, czyli muszę najpierw jedną palmę tutaj ściąć. A to już miejsce, w którym będziemy budować tą wieżę widokową. Ale mi pomysł przyszedł. Gdzieś widziałem w internecie, nie? Ale to albo ktoś sobie jaja z tego robił. Plaża jedna była w kształcie głowy. Głowy jakiegoś sfinksa, coś w tym stylu. Naprawdę, zajebiście to wyglądało. Jestem ciekawy, czy to tylko jest, wiecie, taki fail. Ale tutaj widzę miejscówę, nie? Jestem siny. Zajebista miejscówka tutaj w tym miejscu. O, jeszcze tutaj owoce jakieś. Dobra, gitareczka. Akurat skończę sobie ten odcinek, wyrenderuję go dla was i będziemy praktycznie zaraz brali się za nagrywanie, bo on koło 18 będzie, ja sobie zjem jeszcze obiadek. Tylko najpierw zacznę już renderować, zgrywać kamerkę. Kamera mi się w tym czasie podładuje, mam nadzieję, że zdąży. Postaram się, może to jest, bo ostatnio jakiś tam znalazłem, kurczę, nie wiem co, i mi się ładowało przez takie byle jakieś gówienko. I to może z racji tego, kurde, a teraz tak myślę, że liście mi są potrzebne, a nie ten. Żeby zbudować, zrobić save'a. I wtedy będziemy już wiadomo wiedzieli, co dalej robić. Jezu, serio, takiego liścia jednym uderzeniem tej powinno się odłupać. No i teraz. I... Dobra, są. Mamy nasz... Kurwa, to buda wygląda jak dla psa. Save. Jak jest z jedzeniem, jest z piciem. Dobra, może być. Zaczniemy sobie już budować, albo nie, ja sobie zacznę znosić towary. Także, czekajcie. Tu gdzieś blisko ja będę musiał rzucać.
Z racji tego, że nie będę musiał po niej później brać jej w ekwipunek, żeby ją zacząć budować. Ale tego będzie, nie? Nie wiem, koło 150 muszę bynajmniej przynieść, żeby mi starczyło chociaż na... No nawet nie starczy mi 150 na zbudowanie tego na odcinku. Mi się wydaje, że troszkę tego więcej. Nie wiem w jakim stylu to będę, ale to zrobię sobie poza odcinkiem, słuchajcie. Nie będę już później tego zapisywał. Zobaczę po prostu, jak ja mam to robić. Zobaczę, może, nie wiem, tym pójdzie szybciej. Jak ja mam to robić, że wiecie, tylko był schodek praktycznie, jakaś ten takim rogalikiem w górę, nie? Żeby się wspinać. Żeby jak najszybciej to poszło. Dobra, mamy kolejne. Dość w miarę tym idzie, ale mi się wydaje, że siekierą jest szybciej. Obrypiemy sobie teraz jeszcze fikusy, bo to jest naprawdę dość szybka sprawa. Dobra, mamy dwa. Tu będą kolejne dwa. Szkoda, że nie można, nie wiem, tych więcej patyków się nie wyrzuca woda na brzeg. Praktycznie tego powinno być sporo, tak jak sobie teraz myślę. Ale nic. Nadmiaru tutaj na pewno nie widzę. Dobra, jeszcze jest jakiś fikus. I tutaj będziemy kończyć. Akurat zobaczymy mniej więcej, czy jest w ogóle różnica z dźwiękiem, jak mnie słyszycie. Ja już będę tak to wiedział, jak sobie zrobić to na Network Speeda, na farminga, wszystko. Żeby wreszcie było słychać to Blue Yeti, które mamy. Bo w poprzednich odcinkach tego jakoś nie zauważyłem za bardzo. Jakby mógł to tak powiedzieć. Dobra, mamy kolejne patyki. O, może być. No, także co, to by było, kochani, na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i praktycznie mam nadzieję, że koło weekendu pojawi się kolejny Stranded Deep, jak już wrócimy do takiego normalnego nagrywania. A ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć, ahoj!